Dieto Evry stawiamy sobie ambitny cel. Do roku 2030, czyli w ciągu najbliższych 7 lat, chcemy zwiększyć udział kobiet do 50%. Cel wydaje się ambitny, aczkolwiek uważamy, że realny do zrealizowania, ponieważ już dziś kobiety stanowią 23% wszystkich zatrudnionych w Dieto Evry. Uważamy, iż najlepszym sposobem zachęcania ludzi do zmiany jest inspiracja. Dlatego na początku tego roku rozpoczęliśmy kampanię Być dziewczyną IT, której głównym narzędziem są spotkania z kobietami w różnym wieku, przedstawiające im sylwetki kobiet jako inżynierki, testerki oprogramowania, programistki, project managerki czy analityczki. Wystarczy tylko troszkę odwagi, żeby spróbować i nie nakładać na siebie tego brzemienia, że nie dam sobie rady. Dopóki nie spróbujemy, to nie wiemy, do czego jesteśmy zdolne, więc po prostu spróbujmy. Branża IT jest bardzo atrakcyjna dla kobiet. Przede wszystkim ze względu na elastyczne godziny pracy, pracę zdalną i możliwość dostosowania obowiązków służbowych do indywidualnych potrzeb i ewentualnie potrzeb związanych z życiem prywatnym. Tutaj można osiągnąć wysokie zarobki i dzięki temu mieć duży komfort życia. Ta branża cały czas rośnie, w związku z czym potrzeby na specjalistów IT będą wciąż rosły. Tutaj cały czas można nauczyć się czegoś nowego i wciąż się rozwijać. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety przychodzą z innym zestawem cech osobowościowych. Kobiety są dużo bardziej wrażliwe społecznie i empatyczne, co jest bardzo istotnym elementem i bardzo istotną cechą przyszłego przywódcy, przyszłej liderki. Zależy nam na tym, aby stanowiska z branży IT na stałe zagościły w przestrzeni publicznej, tak samo jak lekarka, nauczycielka czy prawniczka. Dużo rozmawiamy o dobrostanie psychicznym oraz balansie pomiędzy pracą i życiem prywatnym. To są elementy, na które współcześni pracodawcy zwracają uwagę. Bez kobiet i ról kobiet w pozycjach liderskich tego typu zmiana nie będzie możliwa. Zespoły, które są różnorodne, osiągają znacznie lepsze wyniki. Dzięki temu firmy stają się dużo bardziej konkurencyjne, firmy stają się dużo bardziej innowacyjne. Na dzisiejszej konferencji mamy 200 uczestników. To utwierdza nas w przekonaniu, że obraliśmy dobry kierunek.